Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku krótkiego kursu szpiegowania. Chociaż muszę przeprosić, ze względów technicznych nie uda się dzisiaj wyemitować 8 odcinka krótkiego kursu szpiegowania, przynajmniej tego podstawowego programu. Ale zamiast normalnego 8 odcinka będzie pierwszy odcinek krótkiego kursu szpiegowania o książkach, ponieważ postanowiliśmy zacząć robić specjalne odcinki krótkiego kursu szpiegowania o książkach, o tym, co się dzieje w polskiej literaturze szpiegowskiej i podobnej. No dobrze, ale muszę się Państwu przyznać do tego, że właśnie z przerażeniem i zmartwieniem odkryłem, że przegapiłem bardzo ciekawego autora, który się niedawno pokazał na rynku. Autora pana Roberta Foxa, który w zeszłym roku, chyba w styczniu zeszłego roku, wydał swoją pierwszą książkę. Ona ma tytuł Prospekt Niepodległości. Dzieje się w Polsce, w Rosji i na Białorusi. Jest to jakaś szpiegowska intryga, ale jeszcze jej nawet nie przeczytałem. Za to przeczytałem przed chwilą, skończyłem czytać, nową książkę, drugą książkę pana Roberta Foxa, która się nazywa Ostatni Nielegał. Ona się ukazała dosłownie kilka dni temu. Muszę powiedzieć, że jestem pod jej wielkim wrażeniem. Dlatego, że wcześniej nawet nie wiedziałem, że to taki autor istnieje, a to on jest bardzo, że tak powiem, wart uwagi. Przeczytam Państwu jego biogram na stronie wydawcy, jest, powiedziałbym, intrygujący. Robert Fox, politolog, nauczyciel akademicki, doktor nauk humanistycznych, autor artykułów specjalistycznych i analiz z zakresu stosunków międzynarodowych i polityki bezpieczeństwa na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Część zawodowego życia spędził na Białorusi, Ukrainie i w Rosji. Założyciel Fundacji Forum Polityki Wschodniej, hobbystycznie zajmuje się muzyką, trochę jak ja. Jako wokalista wykonuje standardy bluesowe, rockowe i countrowe. Jest fanem jam sessions oraz pasjonatem home recordingu. Ponadto interesują go dolnośląskie tajemnice z okresu II wojny światowej, szczególnie historie związane z Wałbrzychem i pobliskimi górami Sowimi. Ceni dobre opowieści w każdej formie. Kinomaniak. No, powiedziałbym, może na wyrost powiedziałem, że to tak jak ja jest zainteresowany muzyką, na pewno jest dużo lepszym muzykiem niż ja, bo ja zresztą łatwo sprawdzić, jakim jestem muzykiem. Zresztą pewnie zagram coś Państwu na zakończenie tego programu. No i teraz tak, no przeczytałem ten biogram i się zastanawiam, po pierwsze, czy w ogóle Robert Fox to jest prawdziwe nazwisko. Być może robię przykrość autorowi, twierdząc, że to nie musi być jego prawdziwe nazwisko, ale nie będę ukrywał, że intryguje jego życiorys, intrygują jego zainteresowania, intryguje treść tej książki, bo powiedziałbym, że wygląda na to, że pan Robert Fox ma dużo wspólnego z wywiadem, a może nawet więcej niż dużo. Dlatego, że po pierwsze te państwa, w których przebywał służbowo, to są absolutne priorytety w zainteresowaniu wywiadowczym polskich służb, co oczywiste. Po drugie, no, pewien rodzaj obszaru zainteresowań. A po trzecie, no, powiedziałbym, szczegóły, które są w książkach, ich narracja, ich dynamika, ich treść, no, świadczy o bardzo dobrej znajomości szpiegowskiego rzemiosła przez pana Roberta Foxa. I tak się zastanawiam i pomyślałem sobie, że napiszę do wydawcy, jeszcze do niego napisałem, ale napiszę do wydawcy, żeby się czegoś dowiedzieć, czy panu Robercie Foxie czegoś dowiedzieć, a w szczególności, czy rzeczywiście moje podejrzenia o tym, że mógł mieć coś wspólnego z wywiadem, są uzasadnione. Natomiast jakby wracając do tego, znajomość szpiegowskiego rzemiosła w tej powieści, Ostatni Nielegał, o tutaj Państwo pokazuję ją, zaraz tak, żeby ją dobrze złapała kamera, ciągle się mylę z tym, w którą stronę ją tą książkę trzymać, żeby ją było łatwo zobaczyć. No więc w tej książce znajomość szpiegowskiego rzemiosła jest zupełnie zastanawiająca, zupełnie niewiarygodna. Mi się nie bardzo chce wierzyć, że ktoś, kto nie pracował w wywiadzie, tak dobrze odczuwałby emocje, różne niuanse pracy wywiadowczej, klimat pomiędzy oficerami służb specjalnych, no różne takie rzeczy, które pewnie trzeba przeżyć, żeby dobrze poznać. Oczywiście można to znać z czyichś bardzo szczegółowych relacji, ale raczej podejrzewam, że trzeba z tym wywiadem mieć naprawdę sporo wspólnego.
Tą książkę właściwie na początku się czyta jak kryminał, ale to tylko na początku, dlatego że zaczyna się od jakiejś takiej banalnej, dosyć wydawałoby się historii, mianowicie zabójstwa, które jest upozorowane na nieszczęśliwy wypadek, albo odwrotnie, nieszczęśliwy wypadek, który po bardzo starannej analizie okazuje się być zabójstwem. Natomiast no, oczywiście bardzo szybko się dowiadujemy, że tak naprawdę treścią książki jest historia pewnej operacji wywiadu nielegalnego. Wywiad nielegalny to jest taki, w którym funkcjonariusze nie działają za granicą pod przykryciem dyplomatycznym, nie działają jako dyplomaci z immunitetem, tylko działają jako powiedzmy zwykli obywatele jakiegoś państwa, ludzie, którzy udają jakieś inne zawody, starają się wtopić w otoczenie i w ten sposób poprzez jakąś tam przeniknięcie do lokalnych społeczności, nazywa się ich często kretami, często molami, czasami się ich nazywa śpiochami, to są tam takie różne, powiedzmy, kolokwialne określenia. Najczęściej w służbach się ich nazywa nielegałami, czyli właśnie potwierdza się, że to jest taki status nielegalny, który nie daje im immunitetu dyplomatycznego. Bardzo wiele o nielegałach pisał Wincent Sewerski. Trzeba zwrócić uwagę, że jego książki zawsze wszystkie są poświęcone też wywiadowi nielegalnemu, od pierwszej nielegalnych, bo to ona pokazuje w najbardziej taki, powiedziałbym, wszechstronny sposób, na czym polega wywiad tej tak zwanej linii N. Ale książki Sewerskiego czyta się jak bajki. One są lekko napisane, mają takie postacie z pograniczy, że tak powiem, postaci bajkowych, na przykład Jagan, który ma pewne nadprzyrodzone umiejętności, więc Sewerskiego się czyta troszkę jak bajkę. Natomiast książkę Roberta Foxa czyta się jak reportaż. Szczególnie, że jego ta książka, no właśnie Ostatni nielegał, to jest powieść, która została napisana, no, nie chcę powiedzieć na podstawie, bo to nie jest historia dokładnie jeden do jednego Jerzego Kaczmarka, ale to jest książka inspirowana historią najsłynniejszego polskiego nielegała, po Zacharskim oczywiście, bo nie będę twierdził, że jest ktoś bardziej znany niż Marian Zacharski, jeżeli chodzi o nielegalnego szpiega w polskiej historii. Natomiast Jerzego Kaczmarka, to on jest, no powiedzmy, najbardziej rozpoznawalnym nielegałem w środowisku byłych oficerów wywiadu, czy pewnie i obecnych również oficerów wywiadu. To jest człowiek, który właśnie udając kompletnie inną osobę na tak zwanych papierach wtórnikowych, czyli dokumentach specjalnie w celu jego działalności spreparowanych, wtopił się w niemiecką rodzinę i doszedł do dosyć wysokiego stanowiska w niemieckim urzędzie imigracyjnym, czyli po prostu wiedział, kto, kiedy, jak stara się o niemiecką wizę pobytową i przy okazji dowiadywał się bardzo wiele o polityce wizowej, a jednocześnie mógł wspierać, że tak powiem, lokowanie na terenie Europy Zachodniej również innych oficerów wywiadu nielegalnego. Ja zresztą powiedziałbym, że tutaj od razu widać pewne nawiązanie, jak się czyta tą książkę. Ja nie chcę mówić to w formie zarzutu, tylko w stronie tego, że jakby ktoś był zainteresowany i sobie chciał więcej poczytać na ten temat, no to ja bym powiedział, że takie echa w książce Roberta Foxa można znaleźć jeszcze w wcześniejszej powieści Henryka Bosaka, który napisał taką książkę Wnuk generała, no właśnie o też sfabularyzowaną, też przerobioną na literacką fikcję, znowu inną wersję historii Jerzego Kaczmarka. No ale też powiem szczerze, na przykład jak się czyta o nielegalnych przeszukaniach, tajnych przeszukaniach, bo nie ma co udawać, postaram się nie spoilerować, ale jednak coś się zna rzeczy, no to człowiek ma ochotę sobie przypomnieć książkę Tomasza Własewicza Niewidzialni, czyli taką książkę o tajnych przeszukaniach w placówkach dyplomatycznych, niezwykle profesjonalnie prowadzonych, a bardzo ciekawie ze szczegółami opowiedzianych przez rozmówców Tomasza Własewicza. To akurat nie jest książka fikcja literacka, to jest taki rodzaj reportażu czy wywiadów na temat techniki operacyjnej. No, co jeszcze? No, bardzo ciekawe postacie się rysuje pan Robert Fox, zresztą chwilami nawet zabawne, bo główny bohater, skądinąd pozytywna postać, policjant, jest niby bardzo zaangażowany policjantem, tylko tak jak się o nim czyta, to on jednocześnie tam startuje w turniejach szachowych, wdaje się w jakiś tam romans bardzo, powiedziałbym, energochłonny, ale także po prostu prowadzi prywatne śledztwo, które w pewnym momencie robi wspólnie z agencją wywiadu. Natomiast no, jak bardzo zajęty policjant, który dopiero, że tak powiem, zdobywa swoją zawodową pozycję, to on ma dziwnie dużo czasu
na to, żeby różne pozazawodowe zainteresowania rozwijać. Więc to taka mała złośliwość w stronę policji, ale też i pewna złośliwość w stronę wywiadu PRL-u, bo z jednej strony operacja, którą opisuje pan Robert Fox, autor ostatniego Nielegała, to jest operacja, która jest naprawdę bardzo profesjonalnie przygotowana. Jej efekty też mają pozytywne znaczenie dla III Rzeczpospolitej, już po zmianach ustrojowych. Natomiast ludzie, którzy ją robią, są dosyć dziwni. No, jeden ma pewne przypadłości, jakieś takie charakterologiczne, pewnie dosyć nieznośne dla otoczenia. Inny jakieś tam swoje tajemnice ukrywa i wydawało się dziwne, że mu się nie zostały one ujawnione, bo to potem ma wpływ na jego, powiedziałbym, rolę w skuteczności polskiego wywiadu. Więc te sylwetki są ciekawe, intrygujące. No, najbardziej intrygujące są oczywiście sylwetki współczesnych szefów wywiadu, bo Robert Fox też ich charakteryzuje. Ja bym powiedział, że powiedziałbym bardzo trafnie ich charakteryzuje jako ludzi skrajnie wprost cynicznych, inteligentnych, ale skrajnie cynicznych i takich, dla których najważniejsza ich własna kariera, ich własny interes, a dobro państwa jest dla nich o tyle ważne, o ile jest zbieżne z ich własną karierą. Zobaczycie państwo, że oni są dosyć pod tym względem wręcz irytujący, jak przyznają się między sobą w prywatnych rozmowach, czy tam służbowych rozmowach, kiedy im się coś pali pod tyłkiem i zastanawiają się, jak wybrnąć z tej sytuacji tak, żeby nie zaszkodzić własnej karierze, jak bardzo są cyniczni. Ja bym powiedział, no wcale się nie dziwię, bo jeżeli wzorcami pana Roberta Foxa ma być, nie wiem, szef wywiadu, który nie ma żadnych skrupułów, żeby próbować okraść polskie koleje państwowe na tam 1,5 miliona złotych, bo w jakiejś takiej grupie uczestniczy, albo ludzie, którzy puszczają przecieki, że operacja zupełnie skandalicznego okradzenia budżetu przy pomocy rzekomego zakupu respiratorów, które się do niczego nie nadają, to potem po to, żeby uratować czyjeś tam prywatne interesy, nagle się puszcza przecieki, że sensem tego zakupu było wzbogacenie, zasilenie funduszu operacyjnego wywiadu. No, tego rodzaju cynizm, no, aż się prosi do tego, żeby go tak charakteryzować, jak opisuje to Robert Fox, więc powiedziałbym, te jego sylwetki są bardzo wiarygodne i spostrzeżenia są niestety bardzo, bardzo trafne. No, rzeczywistość w ostatnim Nielegale jest bardzo brutalna. Na przykład czasami, jak rozmawiam z różnymi ludźmi, którzy obawiają się, że tam podpadli polskim służbom specjalnym, to zastanawiają się, na ile służby mogłyby być na tyle bezczelne, na tyle cyniczne, żeby na przykład, nie wiem, sfabrykować dowody jakiegoś przestępstwa tylko po to, żeby jakiegoś tam przeciwnika politycznego pogrążyć, albo na przykład, żeby podżyczyć komuś narkotyki. No więc z książki Roberta Foxa wynika, że nie mają żadnych skrupułów, że dla interesów jakiejś tam operacji nie ma żadnego problemu, żeby niewinnej osobie podrzucić narkotyki, a potem zmusić ją szantażem do tego, żeby wykonała jakieś polecenia wywiadu, żeby uczestniczyła w jakichś wywiadowczych intrygach. I no właśnie, no tylko można przestraszyć czytelnika, ale też i nie ma co udawać, że tak powiem, w służbach, które rzeczywiście tracą busolę i niekoniecznie działają w interesie państwa, w interesie własnych karier, czy jakichś intryg politycznych, no niestety tego rodzaju działalność nie jest wykluczona. No ja absolutnie mogę szczerze polecić książkę Roberta Foxa, naprawdę, naprawdę warto. Powinna być teraz już w księgarniach, a jak nie na półkach księgarskich, to w księgarniach internetowych. Rzeczywiście jest tu sporo o kuchni wywiadowczej dla tych, którzy by chcieli jak najwięcej się na ten temat dowiedzieć. No i tak sobie myślę, co jeszcze mogę powiedzieć. Przyszło mi do głowy, że chyba powinienem państwu zagrać jakąś melodię. Tym bardziej, że powiedziałem, że dzisiaj zagram, więc nie powiem. Thank you.
Nie wiem, czy Państwo poznali tą melodię. Jeżeli ktoś poznał i się chciałby tym pochwalić, to jeżeli napisze w komentarzach, co to za melodia, to wśród tych, którzy prawidłowo to napiszą, odkryją, co to za melodia, a jednocześnie będą subskrybentami kanału Krótki Kurs Szpiegowania, wylosuję moją książkę Krótki Kurs Szpiegowania i wyślę ją razem z dedykacją. Jeżeli ktoś z Państwa już ją ma, to niech napisze, jaką książkę by chciał dostać, to zamiast Krótkiego Kursu Szpiegowania dostanie tą książkę w miarę możliwości z dedykacją autora, bo znam wiele autorów powieści szpiegowskich, raczej polskich niż zagranicznych, ale nie umiem obiecać na pewno, ale postaram się dotrzeć do autora i przesłać takiej osobie tą książkę z dedykacją. A na razie do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień albo też w ciągu paru innych dni tygodnia, bo staram się zwiększyć częstotliwość Krótkiego Kursu Szpiegowania, słownika Krótkiego Kursu Szpiegowania i Krótkiego Kursu Szpiegowania o książkach, więc być może będę u Państwa gościł częściej niż do tej pory. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do widzenia.